Przyszła jesień, nadchodzi zima, zwiększyła się ilość zachorowań, zwiększył się także strach przed panującym wirusem. Rząd wprowadza nowe obostrzenia, nasila się konflikt dotyczący obostrzeń i szczepień. W tym całym panującym zamieszaniu wiele z nas zapomniało o najważniejszym, o własnym układzie odpornościowym. Bez względu na podjętą przez Ciebie decyzję i bez względu na to, co Ty o tej całej sytuacji myślisz, to właśnie Twój układ odpornościowy decyduje o tym, czy będziesz zdrowa oraz jak Twój organizm poradzi sobie z każdym istniejącym wirusem. Dlatego dzisiejsze spotkanie poświęciłam na trening odporności. Witaj w nowym odcinku Kawy z Alicją. Ja dzisiaj piję na rozgrzewkę herbatę szarlotkową i zapraszam Cię na trening odporności. To jest coś, co musisz obejrzeć. Dzisiaj przedstawię Ci 5 kluczowych czynników, o które musisz zadbać, jeżeli chcesz być zdrowa bez względu na wszystko. Punkt pierwszy. Stosuj probiotyk w formie płynnej. Bakterie probiotyczne stymulują odpowiedź immunologiczną organizmu zarówno poprzez wzmacnianie, jak i wygaszanie nadmiernej reakcji układu odpornościowego. Konkurują w naszych jelitach o substancje odżywcze, zapobiegając tym samym namnażaniu bakterii chorobotwórczych, grzybów i pleśni. Zresztą nie ma co tutaj Ciebie zanudzać teorią, tak naprawdę liczy się co? No właśnie, realne działanie. Stosujesz, nie chorujesz. Następnym razem, gdy poczujesz pierwsze objawy choroby, zwiększ dzienną dawkę probiotyku na 1-2 dni, a sama zobaczysz, że złe objawy miną. Warunkiem takiej reakcji jest oczywiście regularne stosowanie probiotyku w formie płynnej w okresie zwiększonego ryzyka zachorowania. To jest na przykład w okresie jesiennym czy na przedwiośniu. Dawka minimalna, taka podtrzymująca, to 15 ml na dobę. Dokładne dawkowanie probiotyku podałam Tobie na opakowaniu. Bardzo ważne jest, o czym musisz pamiętać, że probiotyk stosuje się podczas posiłków. Punkt drugi. Dostarczaj do organizmu pełnowartościowe pożywienie. W punkcie pierwszym wspominałam, że bakterie probiotyczne walczą o substancje odżywcze, ale to Ty te substancje odżywcze musisz dostarczyć wraz z pożywieniem do swojego organizmu. Nie zrobisz tego jedząc na śniadanie kanapkę z szynką i serkiem, nie zrobisz tego jedząc na szybko jakiś przypadkowy obiad i na kolację dojadając resztki po dzieciach. Nie, tym sposobem nie osiągniesz wymarzonej sylwetki, tym sposobem nie poprawisz swojej odporności. Twoja odporność cały czas będzie spadać. Jak tworzyć takie pełnowartościowe posiłki zarówno na słodko, jak i wytrawnie? To widzisz na moim Facebooku, na moim Instagramie, a przede wszystkim na moim blogu, gdzie jest już ponad 550 takich przepisów. Jak stworzyć z tych przepisów pełnowartościową dietę, która nie tylko sprawi, że osiągniesz swój sylwetkowy cel, czyli nie tylko schudniesz, nie tylko poprawisz sylwetkę, ale także poprawisz samopoczucie i zdrowie. Tego wszystkiego dowiesz się z e-booka Mój Plan, Twój Efekt. Punkt trzeci. Podnieś poziom witaminy D3. Szacuje się, że w okresie jesienno-zimowym ponad 90% Polaków ma niedobory witaminy D3. Fakt, że odpowiedni poziom witaminy D3 jest istotny dla uzyskania odpowiedniej odporności, już nikt nie podważa. Dlaczego w takim razie tak wiele osób nadal ma niedobory? Naprawdę tak ciężko jest połknąć jedną, dwie maleńkie żelowe kapsułki do śniadania lub obiadu, jeszcze żeby one były drogie. Ale nie, miesięczna kuracja witaminą D3 kosztuje mniej niż 10 zł. Ja bardzo często na początku jesieni dodawałam tą witaminę D3 Tobie gratis do paczki. Jeżeli jeszcze nie zaczęłaś jej używać, to koniecznie zacznij. Dla swojego zdrowia. Witamina D3 to jedna z najtańszych witamin, ale też jedna z najbardziej kluczowych witamin mających wpływ na nasze zdrowie i na naszą odporność. Punkt czwarty. Stymuluj układ odpornościowy. Regularne pobudzenie układu odpornościowego jest kluczowe dla jego odpowiedniego działania. Musi być on cały czas w gotowości, bo nigdy nie wiesz, kiedy i gdzie Twój organizm spotka się z jakimś wirusem i wtedy będzie musiał podjąć walkę. Dlatego nawet w chłodne dni ubierz się i wyjdź na dwór. Wyjdź na dwór regularnie. Nawet jeżeli jest mróz, ubierz czapkę, ubierz szalik, ale staraj się naprawdę każdego dnia chociaż 15 minut spędzić spacerując po dworze. Miej kontakt z ludźmi, ale oczywiście zwracając uwagę, czy ta osoba nie ma objawów chorobowych, takich jak katar, kaszel. No, takie spotkanie nie wpłynęłoby pozytywnie na Twój układ odpornościowy, byłaby to zwyczajna głupota. Ale jeżeli masz szansę spotkać się z kimś, na przykład na spacer, kto nie ma żadnych objawów choroby, to przy okazji nie tylko potrenujesz swoją odporność, ale także miło spędzisz czas. Słowem końca, jeżeli chodzi o ten punkt, to zimą nie zakopuj się pod ciepłą kołderkę, tylko po prostu daj swojemu układowi odpornościowemu trochę potrenować. Punkt piąty. Witamina C. Banał?
ale nie do końca. Nadal mało kto potrafi wykorzystać się odpowiednio potencjał witaminy C do walki z chorobą. Regularna suplementacja witaminą C w dawce 1-2 gramy dziennie to jest taka standardowa procedura, ale nie jest to całkowite wykorzystanie tej witaminy w walce z chorobą. Istnieją protokoły stosowania witaminy C stworzone przez znanych naukowców, którzy udowadniają, że bardzo duże dawki witaminy C dziennie bardzo mocno stymulują układ odpornościowy. Na tyle mocno, że praktycznie są w stanie zatrzymać każdą infekcję, a tym samym zapobiec chorobie. Dawki podawane w takich przypadkach są bardzo, bardzo wysokie i sama nigdy takich dawek nie stosowałam. Aczkolwiek wiele razy, gdy czułam, że coś mnie bierze, to oprócz zwiększenia dziennej dawki probio C, zwiększałam także dawkę witaminy C. I w takich przypadkach stosowałam 2 gramy witaminy C co 2 godziny, co dawało mi dziennie około 10 gram. No i co? Tak robię, jestem cały czas zdrowa. Także jaki wniosek z tego dla Ciebie? Idź za moją radą, wprowadzić 5 punktów w życie i być zdrowym, bez względu na wszystko. Mam ogromną nadzieję, że dotrwałaś do końca. Postarałam się, żeby ten materiał był szybki, żebyś szybko mogła przyswoić tą wiedzę. Wszystkie przydatne linki, które możesz potrzebować, zostawię Tobie w opisie dzisiejszego postu. Mam nadzieję, że tam zajrzysz i koniecznie daj znać w komentarzu, czy podobał Ci się ten odcinek, czy stosujesz już któryś z tych punktów i które masz zamiar wprowadzić w życie. Bo ja bym chciała, żebyś wprowadziła wszystkie 5, żeby przekonać się, jaką to ma moc.